O. Jest, kurde, coś większego bierze. Nie zdążyłem zaciąć, bo dwoma rękami trzymałem aparat. Proszę, drapieżnik. Masakra. Witam. Mamy dzisiaj 23 września. Idę sam na rybki, jest niedziela. Nie udało mi się niestety z nikim umówić na dzisiaj. Nie miałem za bardzo czasu też w tym tygodniu, także idę sam. Oczywiście zrobię coś, czego wcześniej nie robiłem. Dzisiaj dwie rzeczy takie zrobię. Pierwsza rzecz jest taka, że idę na tą samą miejscówkę, na której byłem ostatnim razem. A druga rzecz, to wam powiem dopiero jak dojdę i się rozłożę, żeby wprawić widzów w ciekawość. Mam to bałki, mam wiadro z jedzeniem, z piciem, skrzyneczkę, wędki na plecach. Na przypadkową zanętę dzisiaj będę łowił. Zostały mi po prostu, sezon się już kończy powoli letni. Jak dla mnie, robi się coraz zimniej, niestety coraz mniej czasu też mam na łowienie ryb, a zanęty jeszcze mam dużo, pozostawało mi, także chcę to wykorzystać, żeby bezsensownie jej nie trzymać do następnego sezonu, bo kupię sobie za rok nową. Wziąłem dzisiaj dwie paczki białych robaków i czerwone, tą puszkę kukurydzy. Także nie powinno mi zabraknąć i mam nadzieję, że dzisiaj nie to będzie powodem skończenia łowienia, tylko że mi się czas skończy. Wczoraj, ostatnio jak wracałem, to niestety też żmija leżała sobie na środku tej ścieżki. Także trzeba uważać, jak tutaj ktoś będzie chodził, to uważajcie, bo jest trochę tych żmij. Coraz większe chaszcze. Niestety to jest specyfika tej miejscówki. Trzeba iść przez takie chaszczory. No, coraz bardziej to drzewo jest nadgryzione. Kurczę, szkoda. Chociażby tylko to się nie zwaliło. Jak te bobry będą zżerać. Dobra, dzisiaj będę łowił na czerwone robaki. Taki mniej więcej rozmiar tych robaków jest. Mam całą paczkę, więc nie powinno ich zabraknąć. Białe robaki, to wiadomo, jak zwykle, standardowe, najczęściej używane ze mnie, chyba w Polsce też, i kukurydzę. To jest kukurydza najtańsza, jaka była, Tesco Sweet Corn, grosze, nie wiem, niecałe 2 zł za nią zapłaciłem, ponieważ mówię, że kończą mi się, kończy się sezon, mam dużo zanęt jeszcze mi pozostawało, więc zrobię dzisiaj taki miks. Zupełnie przypadkowo pierwsze z brzegu wziąłem. To jest zanęta Lorpio Lorenza Lin Karaś, czyli bez sensu w ogóle, tutaj nie ma, podejrzewam, lina ani karasia na tym wisłoku. Druga jest leszcz czerwony. Ostatnio byłem, ani jednego leszcza też nie było, ale wiem, że tutaj są, przynajmniej były 3 lata temu, 4 i kilkanaście lat temu piękne leszcze. Także te dwie zanęty wymieszam, bez gliny dzisiaj, bez przecierania, nie chcę drobnicy. Troszeczkę chcę drobnicy, bo dzisiaj dostałem zlecenie na szczupaka, także
Jeżeli uda mi się złowić ładnego szczupaka, to go wezmę. Jaki zestaw zrobię? To są kotwice. A jeszcze tak, kończąc zanęty. Ta kosztuje 7,25, tak jak tutaj widać. Linkaraś, to jest kilogram. Leszcz czerwony, bruda, 5,50. Czyli ta jest droższa zanęta Lorenza. Podobne gramatury. Jeszcze sprawdzę dokładnie, ile ta ma kilogramów. Też ma kilogram, dobra. I tak, odnośnie żywca. Mam dwie wielkości kotwiczek, bo nie było w sklepie takich, jak mnie niestety interesują, takie pośrednie. Więc jeżeli będzie mała rybka, to takie malutkie tutaj są. Jeżeli dużo mi się ukleje, uda złowić, to tą dużą zastosuję. I przypony wolframowe do 5 kg, 25 cm. Jeden kosztuje 4,60. Nie wiem, czy cenę będzie widać na szczupaka, żeby nie przegryzł żyłki. I pokażę później jeszcze, jak robię ten zestaw żywcowy. Najprostszy, jaki można. Stan rzeki jest dzisiaj podniesiony, w odróżnieniu od ostatniego tutaj wypadu mojego. Także troszeczkę inne będzie dzisiaj to łowienie, bliżej brzegu na pewno. I teraz tak, dzisiaj robię coś takiego, że będę wam mówił dokładnie po kolei wszystko, co robię tutaj. O, akurat tutaj pięknie drapieżnik się spławił. To jest boleń, podejrzewam, albo szczupak, także nastawię się dzisiaj na tego drapieżnika. Będę wam po kolei wszystko mówił, co jak robię, to jak mieszam, jak przygotowuję, jak rzeka wygląda. I proszę was, żebyście napisali wasze uwagi, po prostu co źle zrobiłem, co byście po prostu inaczej zrobili w ten sposób. I przyjadę tutaj jeszcze następnym razem i będę łowił tak, jak napiszecie. To znaczy uwzględnię wasze uwagi, oczywiście te wybrane, jakieś mądre, nie? Pokażę tak, opiszę tutaj koryto. Tu jest zakręt. Rzeka tak delikatnie zakręca, ale to jest bardzo długi zakręt, ona tam dalej też zakręca, więc ryba książkowo powinna stać przy tamtym brzegu. Tutaj tak nie jest. Sprawdzałem kilka lat temu, po tamtej stronie jest po prostu lekkie wypłycenie. Tutaj ryba stoi na środku, tutaj jest główny nurt na środku. Tam jest jeszcze dodatkowo zwalone drzewo, więc ta rzeka tutaj tak zakręca. I co? Tutaj blisko brzegu, tak jak ostatnio łowiłem, zamierzam łowić. Zaraz będę gruntował, to dokładnie zobaczę sam, jaka jest dzisiaj głębokość, bo nie wiem. Dno jest, nie ma kamieni, tutaj jest glina, taka jak tam widać na drugim brzegu, jest coś takiego. O, takie jest dno, ale to też się okaże zaraz przy gruntowaniu, także dokładnie wam powiem. I będę mówił, co, dlaczego i jak robię. Ponieważ tutaj jest nieduża głębokość, tutaj jest maksymalnie do 1,5 metra, będę używał delikatnego spławika. Tak jak ostatnio, będę łowił na bat 6-metrowy, cienką żyłkę i spławik 0,5 grama. Gdyby głębokość była powiedzmy 4 metry, to nieraz tak tu jest, jak spuszczają wodę stamy, to użyłbym cięższego spławika od 4 gram powiedzmy. Żeby wolniej ta przynęta stała, równo ze spławikiem, wolno się przesuwała, lecz lub w ogóle stała, bo tutaj w tym obszarze będę nęcił, tutaj będę ryby sobie trzymał w łowisku. Dobra, na razie tyle, żeby nie przynudzać. Ta zanęta, bruda, leszcz czerwony, rzeczywiście jest czerwona. Pachnie ładnie. Nie wiem, czy z żywicą mi się na początku skojarzyło. Taki słodki ma kolor. Teraz ta druga. Ta jest bardziej brązowa. Pokażę, jak się kolory zmieszają. Mówię, te zanęty są dzisiaj przypadkowo dobrane, ze względu na to, że kończy się sezon i chce się ich pozbyć, tak jak mówiłem. Jest taka brązowa, ta zanęta pachnie jak magi w pierwszym odczuciu. To jest ta czerwona, po zmieszaniu będzie taki kolor czerwono-brązowy. O. Zaraz oczywiście dowodnie. I nie będę dzisiaj gliny dodawał, w odróżnieniu od ostatniego razu. Nie będę też dużo nęcił. Będę nęcił tylko i wyłącznie punktowo i będę dzisiaj donęcał. Także zupełnie inna technika niż ostatnio. Zobaczymy. Bardziej się na tym szczupaku skoncentruję, a te uklejki i kleniki będę sobie przy okazji łowił, jak nikt nie będzie brało. Dodatkowo nie wziąłem dzisiaj siatki, także wszystkie ryby będą od razu do wody lądować. Nie będę też wszystkiego nagrywał, bo to nie ma sensu. Dobra, stanowisko rozłożone. Złowiłem już pierwszą ukleję na bacik. Troszeczkę zmieniam taktykę na bacie, ale to za chwilę powiem. Wcześniej nie pokazywałem tej metody żywcowej, ponieważ
uważam, że ona ma tylko wtedy sens, jeżeli chcecie zabrać rybę, no bo jakąś rybę inną musicie zabić, tak? Żeby złowić tego drapieżnika. Więc ponieważ dzisiaj chciałbym złowić szczupaka i go zabrać, jeżeli będzie jakiś ładny, to będę łowił tą metodą. Użyję takiej małej kotwiczki. Złowiłem już ukleję przed chwileczką właśnie na białe robaki. I jeszcze pokażę może, jak będzie wyglądał ten zestaw, bo nigdy tego wcześniej nie omawiałem. Po kolei wędkę mam firmy Jackson. Tą wędkę kilka lat temu wygrałem w zawodach. To jest wędka teleskopowa. Dożywca, szczerze wam powiem, to nie ma znaczenia kompletnie moim zdaniem, jaka jest wędka. Nawet spotykałem się z tym, że ludzie na wędki bambusowe jeszcze łowili. Tak oldschoolowo, to mi się bardzo podoba. No ta wędka raczej będzie w większości stała, nią nie pracujecie, tylko i wyłącznie hol ryby będzie się nią odbywał. Żyłka główna mam 18. W ogóle stary kołowrotek mam, który się już przewijał tu w filmikach 2 lata temu. Żyłka to jest do metody feeder, tonąca, też nie ma to znaczenia. Żyłka jest przypadkowa. Ciężarek 40 gram, taki na rzekę z takimi wybrzuszeniami mam, żeby on po prostu stał w miejscu, na dnie zatrzyma się, ta gramatura tutaj wystarczy. Bo na żywca można też zamiast tego ciężarka dać spławik i wtedy możecie rybę trzymać od góry. Ja tutaj jest płytko, no mówię, maksymalnie metr, bo wygruntowałem przed chwilką. Ja będę łowił z gruntu. Tutaj sobie zabezpieczyłem takim małym ciężarkiem, żeby po prostu jak weźmie szczupak, żeby ten ciężarek nie obijał mi okrętlik. Bo tutaj już do żyłki mam przywiązaną stalkę wolframową, tą, którą wcześniej pokazywałem. I tutaj przypnę kotwicę i zahaczę rybę za kręgosłup. Ja może to zrobię i pokażę, bo ciężko mi jest kręcić i dorobić. Ok, jeszcze raz. Ciężarek, mały drugi ciężarek, który go przytrzymuje, żeby nie stukał o węzeł. Stalka wolframowa, ukleja na małej kotwiczce, przebita pod kręgosłupem. Jak widzicie, się rusza. Ona sobie będzie pływać, ryba żyje, dwa groty tutaj wystają, także jak szczupak uderzy, to się zatnie. I zaraz to zarzucę tutaj koło miejsca, gdzie będę zanętę dawał, nauczony poprzednim pukaniem tego drapieżnika. Zarzuciłem, jak widać, tutaj idzie żyłka do wędki. Wędka jest na podpórce, mam delikatnie hamulec ustawiony, bo tutaj nie mam wolnego biegu w tym kołowrotku, bo to jest stary typ kołowrotka. I tutaj sobie jeszcze bombkę powiesiłem. Jak weźmie szczupak, to on bardzo agresywnie weźmie, także albo będzie się po prostu ta bombka od razu poleci do góry, albo będzie wędka się trzęsła. No na pewno to będzie widać. Tak, żyłka jest napięta i napina ją bombka, jest wolny uciąg. Także jak widzicie, taka mała bombka styropianowa sobie daje radę z napięciem żyłki. Bo żyłka jest napięta, nie robi się żadna tutaj bombka z tej żyłki i zobaczymy. Ja tutaj, ta żyłka wchodzi dokładnie o tutaj do wody gdzieś mniej więcej. A tutaj będę, o, znowu proszę drapieżnik teraz tu. I ja tutaj będę sobie cały czas nęcił i bawił się batem. Zanęta będzie troszeczkę spływała. Wygruntowałem dno. Wygląda to tak, że tutaj jest równe dno, jest tak jakby płytsze w stosunku do tego. I tutaj się zaczyna, tutaj jest taki delikatny spadek. Tu jest takie zagłębienie. Batem będę łowił tutaj na początku tego zagłębienia, a zanętę sobie dam tutaj na tej najwyższej półce, żeby mi tak wpadało. A tutaj będę czekał na szczupaka. No tak to wygląda. Generalnie chętnie bym się przesiadł tutaj w tą stronę, żeby tutaj batem łowić, w tym zagłębieniu. Tylko proszę zobaczcie, tutaj po prostu są gałęzie. Nie będę miał jak tutaj zarzucać i będę bardziej się męczył niż bawił, jeżeli się zdecyduję na taki ruch. Także dlatego tutaj łowię. No i zobaczymy. Uklej nie będę wam pokazywał. Bierze jedna za drugą, tak jak ostatnio na białe robaki. Założę teraz czerwonego. Zanętę rozrobiłem. Pokażę może jeszcze dzisiaj mu zestaw na bata, bo jest inny. O, no bez sensu, no. Dosłownie wrzuciłem tylko, żeby mi się nie splątało i jest następna ukleja. Proszę bardzo. O kurczę, już wszedł drapieżnik. Już są, kulki się porobiły. Także już coś mi się tu zaczyna dziać. No tutaj zakładam na haczyk kukurydza, czerwony robak i podparty białym robakiem, żeby się nie zsuwał. Mamy tutaj 15, około
20 nawet centymetrów przypon, krętnik, dwa ciężarki, po pół grama. No i tu jest około metra. Spławik jednogramowy, żyłka główna idzie do bata. Tak wygląda mój zestaw. No dzisiaj łowię na większe przynęty, większe haczyki i mam nadzieję, że większe ryby będę wyciągał. Ukleje nie dają rady, na razie płocie. Ostatnio skończyłem na płociach, dzisiaj zaczynam od płotek. Także już druga taka płotka na kukurydzę wzięła. Z czerwonym robakiem i z białym, na taką kanapeczkę. Ryby dzisiaj, mówię, nie mam siatki, zapomniałem wziąć z samochodu. Wszystkie od razu ryby będą lądowały w wodzie. No, chyba że coś pięknego złowię, to wezmę. Kiełbik. Kukurydzę z białym i z kawałkiem czerwonego i proszę, połakomił się kiełbik. No, do wody, kolego. Fajnie jakby te kiełby były takie kurcze, dwumetrowe, jakby takie dorastały, to by była niezła ryba. Może mi się udało nagrać branie na sprawiku. Drobnica, kurczę, taka tak ujęła. Nie da rady pobrać tej kukurydzy. Dlatego tak to wygląda. Ten spławik jest delikatnie przykrzywiony, bo ściąga go nurt i obciążenie, te dwa ciężarki po pół grama leżą na dnie i ciągną przypon po dnie. W ten sposób łowię, dlatego on jest taki przekrzywiony. No i to, że on idzie pod prąd delikatnie, to ukleja go tak po prostu, wypycha czy no nie wiem, co tam wyprawia pod wodą, na pewno nie daje rady połknąć. O, drapieżnik. Kurczę, żywiec stoi jak stał. Jest klejnik malutki. O, chodź mam kolego. Taki na czerwonego. Na razie kurczę, nic większego nie bierze. Miałem branie na żywcu, ale niestety ściągnął szczupak chyba albo bole, nie wiem co to było. Niestety ściągnęło mi ukleje. Ale wędkę wygięło w pół. Bombka cała do góry skoczyła. I niestety nie udało mi się zaciąć. Teraz większą kleję troszkę założyłem. Tego klenia odhaczę i do wody. O. Jest, kurde, coś większego bierze. Nie zdążyłem zaciąć, bo dwoma rękami trzymałem aparat. Proszę, drapieżnik. Masakra. Napiszcie, co to może być za ryba. Ja stawiam, że to jest boleń, tutaj tłuczę te ukleje i płocie, albo szczupak. Kurde. A może to nie jest drapieżnik, może to jest tych ryb jest po prostu tyle, że one tak szaleją. Kurde, znowu nie zaciąłem. Mam dzisiaj termos z herbatką. Jest, kurczę, naprawdę zimno. Już chyba jesień się zaczyna. Herbatka mnie ratuje. Zdrówko. Dobra, pokażę, bo ktoś tam się pytał mnie o tą skrzynkę, którą mam. Ja odradzam tą skrzynkę. Nie będę tu mówił, jakiej to jest firmy i tak dalej.
ale powiem tylko tyle, że mam ją drugi sezon dopiero i patrzcie, co się z nią stało. Tutaj powinny być takie łańcuszki trzymające tą górę. Śruby tutaj powypadały z tej pierwszej półki. Praktycznie ona się w ogóle nie trzyma na niczym. O, tu znowu coś odpadło. To jest taki szajs, że ja pierniczę. Nie kupujcie, ludzie, tego, bo to po prostu rok czasu mam. Rok czasu, o. To praktycznie to jest dla picu, tylko sobie przykrywam tym górę, bo żeby mieć na czym siedzieć, nie? Ale to się do niczego nie nadaje. To się wszystko kiebocze. Idiotycznie to jest zrobione, po prostu do plastiku śruby są przykręcone i to musiało się zepsuć, rozwalić. Także odradzam coś takiego. Patrzcie, zobaczcie sobie na solidność raczej tych skrzynek, jak będziecie kupować, żeby to miało ręce i nogi, bo to nie sztuka co roku kupować nową skrzynkę do siedzenia. Jest coś większego, mam. Chyba klenik. A nie, o, koń, kurde. Ale waleczny. Waleczny forfiter. Poszedł, o, konia miałem ładnego. No niestety, miałem o konia pięknego. No ale spiął się, haczyk jest. Robaków nie ma, spiął się niestety, także no zdarza się. Jest dzisiaj ze mną po drugiej stronie brzegu wędkarz. Dyskutujemy, wymieniamy się co chwilę uwagami tutaj o łowisku. No ale rewelacji dzisiaj nie ma. Rano rzeczywiście lepiej brały zdecydowanie te rybki. Teraz już pogorszyło się, taki przestój był chwilę. No i mam nadzieję, że tak jak ostatnio, pod koniec jeszcze coś mi się uda ładnego wyciągnąć. Na żywcach na razie to jedno uderzenie, nie zacięte, bo ściągnęło mi ukleje, także też rewelacji nie ma. No ale jestem bardzo zadowolony, odpoczywam sobie, relaksuję się, także nie mam co narzekać. Jest pięknie. Co to jest za pająk? Wie ktoś, co to jest za pająk? Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Jakiś wielkolud. Co to jest? Napiszcie, jaki to jest pająk, jak wiecie. Jestem ciekaw. Kończę. Na dzisiaj to tyle. Odpocząłem sobie. Nie ma rezultatów w postaci szczupaka, na którego się nastawiłem. Miałem nadzieję złowić, ale czasami tak jest. Napiszcie pod spodem, pod filmem, jak wy byście tutaj to łowisko rozpracowali, jaką metodą byście łowili, co polecacie. Może jakie błędy zrobiłem według was, co byście zmienili. Następnym razem, jak tutaj przyjadę, to wybiorę kilka waszych uwag cennych i postaram się je zastosować. Może razem złowimy dużą rybę. Dzięki wam może złowię. Napiszcie, jak wiecie, jaki to jest pająk, bo mnie strasznie zaciekawił. I w ten sposób, ja wam odpowiadam na pytania, to może wy mi też zaczniecie odpowiadać, to będziemy współpracować. I to chyba wszystko na dzisiaj. No ta skrzynka mnie strasznie wnerwiła. Chyba dzisiaj jestem ostatni raz z nią na
na rybach. Po prostu to już mi całkowicie odpadło. Musiałem przenieść wszystkie rzeczy z tych półek do niższych poziomów, bo niestety no to jest szajs. Nie wiem, jak można coś takiego kurde robić i ludziom sprzedawać. Tu jest wszystko powyginane, odpadają te mocowania do tego drewna, bo tak naprawdę komuś się nie chciało i śruby, zamiast tutaj wkręcić te uchwytów do drewna, to były wkręcone w gąbkę. I tak dobrze, cud, że to 2 lata wytrzymało ze mną. Niecałe 2 lata, bo to dostałem w tamtym roku, pamiętam, gdzieś przed zimą, chyba w październiku, nie pamiętam, ale no 2 lata niecałe to mam. Także jestem z tego niezadowolony, kurczę. I się zdenerwowałem, tylko niepotrzebnie. No, także resztę wszystko polecam. Do następnego.